Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś spotykamy się na unboxingu z drapki wielkopostnej, która niedawno do mnie przybyła i dziś wam pokażę, co jest w środku. Zdrapka wielkopostna to już od kilku lat ogólnopolska akcja, która ma nas przygotować duchowo do pełnego przeżywania nie tylko Wielkiego Postu, ale tego, co się wiąże z Wielkim Postem, a zatem Wielkanocą. Dziś sobie otworzymy, troszkę będzie szumu, paczuszkę, którą otrzymałem, która nie jest malutka, w tamtym roku była dużo mniejsza. Otrzymałem ją od organizatorów. I w środku zobaczmy, co mamy. A są rzeczy, które chcę wam w całości pokazać. Dobra, to jest wszystko. Przede wszystkim odkryj 40 szans dla ducha i ciała. Co jest ciekawe i co jest ewenementem zdrapki wielkopostnej, jest to przygotowanie, możliwość przygotowania się na przeżywanie Wielkanocy, która obejmuje nas w całości, to znaczy obejmuje i naszego ducha, i nasze ciało. Zacznijmy może najpierw od tego, co jest kwintesencją zdrapki wielkopostnej, czyli od czego? Od zdrapki. Zdrapka wielkopostna 2019 Family Edition Best Wielki Post. Tak to wygląda w całości. I w środku mamy kilka słów od organizatorów. Familijna zdrapka wielkopostna. Wyzwól energię do działania. Odkryj teraz zdrapkę w kształcie płomienia. Płomienia, zgadza się, jest tutaj płomień. I przeczytaj motto 5. Międzynarodowej Akcji Społecznej. Zdrapka wielkopostna 2019. Następnie na każdy dzień Wielkiego Postu sięgnij po inspirujące zadanie do wykonania. Wyzwól swojego ducha i ciało z nałogów do wolności, ze zmartwień do zaufania. Nie martw się, gdy wykonanie zadania się nie powiedzie. Zrób następne, a potem wróć do poprzedniego. Tak wygląda. Proszę bardzo, ktoś tu się ty. Tak wygląda całość zdrapki wielkopostnej. Płomień, który ma w nas zapłonąć, czego efektem ma być nasze świadome przeżywanie Wielkiego Postu i przygotowanie się do Wielkiej Nocy. Oczywiście nie tylko w znaczeniu tego krótkiego czasu 40 dni, później tych paru dni Triduum Paschalnego czy okresu wielkanocnego, ale generalnie rozwój człowieczeństwa, a zatem odkrywanie w sobie obrazu Boga, który przecież jest w nas wpisany, to rozwijanie się na płaszczyźnie cielesnej i również na płaszczyźnie duchowej, ponieważ w zdrowym ciele zdrowy duch. I otwieramy razem książeczkę, którą otrzymałem od organizatorów, a w środku mniejsza zdrapka wielkopostna. Wygląda w ten sposób. I co ciekawe, zdrapka wielkopostna w języku chińskim. Tak jest, to jest ewenement. Wszystko mamy zchińszczone, jest to chińszczyzna, znaczy język chiński, i jest to niesamowite, że komuś to w ogóle się chciało tłumaczyć. Oraz mamy, widzę tutaj, organizatorzy dołączyli zdrapkę wielkopostną 2017 i zdrapkę wielkopostną 2018. Jest to już 5. edycja, w związku z tym jest co wspominać. Kilka słów od organizatorów. Dzień dobry, oto zdrapka wielkopostna 2019. Dzień dobry.
jest wyjątkowa, bo pierwszy raz odbędzie się jednocześnie w kilku miejscach kuli ziemskiej. Na końcu pokażemy Ci chińską wersję językową. Aha, przepraszam, zrobiłem to na początku. Zdrapka Wielkopost na 2019 jest pełna radości i pobudzającej energii na każdy dzień. Teraz zdrap to, co znajduje się pod symbolem płomienia. Poznasz hasło piątej edycji akcji. Aha, okej. Patrzcie, to jest ważne bardzo, żebym teraz to zrobił. Zdrap, co jest pod płomieniem? To jest dużo zdrapywania. No dobra, zrobimy to. Co się znajduje pod płomieniem? Wiecie co, ja zdrapuję z tego małego płomienia, bo jakbym z tego wielkiego zdrapywać, to musiałbym tu chyba jakąś wielką szczotę zatrudnić. Co tu jest? Jest hasełko. Znaczy, przepraszam, jest hasło zdrapki wielkopostnej. Przepraszam was bardzo, ale tu się troszkę zrobił nieporządek. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wers 12. To jest hasło tegorocznej zdrapki wielkopostnej. Pozostałe pola możemy zacząć zdrapywać dopiero 6 marca, czyli w środę popielcową. Prosimy, nie odkrywaj ich podczas relacji i unboxing. Aha, dobrze, to jest do mnie. Nie będę odkrywał tego. W tej edycji pragniemy wyzwolić radość i energię do działania. Codziennie możesz zrobić coś dla siebie, dla bliskich, dla świata. Każdego dnia możesz żyć w mocy Bożego Ducha. Dla kogo jest zdrapka? No wiadomo, dla dzieci, dla dorosłych, dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać duchowo i świadomie przeżywać swoje chrześcijaństwo. Celem akcji jest zbliżenie się do Boga i otwarcie swojego serca, które tęskni za Bogiem, na miłość. Gdzie można zamówić zdrapkę wielkopostną? Na stronie www.zdrapkawielkopostna.pl. Będą również zdrapki rozdawane w różnych parafiach w Polsce. Kto będzie komentował zadania zdrapki wielkopostnej? W tym roku komentarze wideo do zadań spod zdrapki wielkopostnej przygotowali dr Jacek Pulikowski, nasi przyjaciele z Tajwanu, Wojtek Leśniak, jezuita i przedszkolaki. Tak więc warto oglądać. I ja was zapraszam serdecznie do tego, abyście korzystali ze zdrapki wielkopostnej, aby świadomie otworzyć się na obecność Boga, bo wiara to nie tylko wiedza o tym, że Bóg istnieje, ale również i przede wszystkim Mu zaufanie. Cześć, hej, szczęść Boże i do zobaczenia najpóźniej w niebie.